Panie pośle, panie przewodniczący, dziś szczególnie głośno rozmawiamy o nowotworach męskich, szczególnie o raku prostaty. To też przedmiot ożywionej dyskusji w Sejmie. No oczywiście rozmawiamy nie tylko o problemach onkologicznych dotyczących kobiet, chociaż o tym rzeczywiście rozmawia się częściej, ale także i o tych dotyczących mężczyzn. Ja tutaj jestem bardzo wdzięczny pani poseł Dziuk, że zorganizowała tę wystawę. Bo my musimy pamiętać i o zagrożeniach, a tak co za tym idzie, także i o profilaktyce, o badaniu, o tym, żeby pewne rzeczy nie zostawiać na ostatnią chwilę, tylko jak są określone objawy, to podejmować działania, ale wcześniej, nawet gdy tych objawów nie ma, w ramach wizyty, chociażby u lekarza rodzinnego, no jednak pamiętać, że należy tę prostatę również zbadać i należy o tym, należy sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. No ale powiem tak, mówi się o tym sporo, ale my jako mężczyźni jesteśmy chyba mniej zdyscyplinowani niż kobiety. No właśnie, skoro rozmawiam nie tylko z posłem, z przewodniczącym Komisji Zdrowia, no ale przede wszystkim z mężczyzną, no to chyba warto wykorzystać ten autorytet do tego, żeby pan zaapelował do mężczyzn, no to by się przede wszystkim badali, bo leczenie to już jest ta druga ścieżka. Tak, no najlepiej nie zachorować, czyli działać wcześniej, wyprzedzić chorobę. I tak, apelujmy wspólnie wszyscy, pan redaktor, ja, abyśmy rzeczywiście podchodzili maksymalnie powagą do tych spraw związanych z ochroną zdrowia. Szanowni Państwo, można naprawdę skutecznie się leczyć, bardzo skutecznie, tylko trzeba bardzo wcześnie wykryć chorobę, a najlepiej również podejmować takie działania, które spowodują, że choroba się nie rozwinie. To oczywiście najlepsze rozwiązanie.